Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Dziś rekonstrukcja rządu. Nowi ministrowie zostaną zaprzysiężeni o godzinie 15 w Pałacu Prezydenckim. Rząd zostanie zredukowany z 20 do 14 ministerstw. Pojawią się nowe twarze, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jako wicepremier, który będzie z nami razem, będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Na czele gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego stanie Michał Moskal, szef młodzieżówki PiS-u, który stał za przygotowaniem ustawy o ochronie zwierząt. Do tej pory był dyrektorem biura prezydialnego PiS-u. I logicznym jest z czysto technicznego punktu widzenia, żeby współpracował również z panem Jarosławem Kaczyńskim, panem prezesem, jako wicepremierem. W ramach rekonstrukcji w rządzie powstanie jeden połączony resort nauki i edukacji. Na jego czele stanie Przemysław Czarnek, mocno krytykowany przez środowiska lewicowe. Profesor Przemysław Czarnek jest przez nich poczytywany jako przeciwnik mocny, mocno osadzony, rozumiejący wszystkie te procesy kulturowe i rozumiejący, że trzeba chronić szkołę przed ideologią. Do rządu jako wicepremier wraca Jarosław Gowin. Któremu podlegać będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Właśnie ta nominacja budzi obawy nie tyle po lewej stronie, co w elektoracie prawicy. Pokazuje to ta wypowiedź przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Dzisiaj ten, który w Platformie działał i dołożył się do umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego. Jemu oddaje się te prace. Silne emocje towarzyszą też nominacji Grzegorza Pudy, który stanie na czele resortu rolnictwa i leśnictwa. To sejmowa twarz ustawy o ochronie zwierząt. Wbrew temu, jakie stanowiska wyrażała Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, nowy minister twierdził, że polska wieś jest przeciwko hodowli zwierząt na futra. Wątpliwości budzi też przeniesienie lasów państwowych do resortu rolnictwa, na co zwraca uwagę doradca prezydenta Paweł Sałek. Wyłączenie lasów państwowych z resortu środowiska nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli patrzymy na sprawy związane z ochroną przyrody, z bioróżnorodnością. Resorty tracą porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Oba te ugrupowania będą miały swoich ministrów w kancelarii premiera. Do KPRM-u przeniesie się Michał Wójcik. Będzie odpowiadał za te sprawy związane z obroną praw obywatelskich. Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Cyfryzacji, choć Marek Zagórski dalej ma blisko współpracować z premierem. Rekonstrukcji nie przetrwają też Ministerstwo Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Sportu. Informacja z ostatniej chwili. Nominacji na funkcję ministra nauki i edukacji nie odbierze dziś Przemysław Czarnek. Polityk PiS-u jest zarażony koronawirusem. Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy, nie chcąc narażać prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze, nie lekceważcie objawów. Z resortu rolnictwa odchodzi Jan Krzysztof Ardanowski. Minister podsumowuje swoją pracę i podkreślił, że przyczyną jego odejścia jest sprzeciw wobec ustawy o ochronie zwierząt. Moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko moim stanowiskiem odnośnie ustawy o ochronie zwierząt, której to ustawy nie akceptuję, uważając, że wywoła bardzo duże konsekwencje, negatywne konsekwencje dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Analiza możliwości eksportowych na świecie pokazuje wyraźnie, że w niektórych branżach, szczególnie dotyczy to mięsa, jedyne realne rynki to są rynki muzułmańskie. Te rynki, o które musimy szczególnie zabiegać, to są rynki Zatoki Perskiej, Północnej i Zachodniej Afryki, Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej, czyli tam, gdzie generalnie żyją muzułmanie, którzy oczekują między innymi określonego sposobu ubijania zwierząt i pozyskiwania mięsa. Jeżeli my z tego rezygnujemy z powodów ideologicznych, jeszcze mamy przekonanie, że decyduje o tym dobro, no to musimy wiedzieć, że skutki ekonomiczne dla polskiego rolnictwa będą dramatycznie złe. Jest kolejny głos ze środowiska leśników. Aby nie dopuścić do przesunięcia lasów państwowych z resortu środowiska do Ministerstwa Rolnictwa. Na antenie Radia Maryja mówił o tym Piotr Słoka z NSZZ Solidarność, który nie wykluczył protestów.
Lasy Państwowe trafią pod nadzór resortu rolnictwa, parki narodowe. Według słów odchodzącego ministra Michała Wosia mają już trafić do resortu klimatu. Dotychczasowy resort środowiska został rozbity między dwa ministerstwa, ale w sposób, który budzi sprzeciw, zwłaszcza wśród leśników. Piotr Słoka z NSZZ Solidarność mówi, że nie było żadnych konsultacji ani z leśnikami, ani ze związkowcami. Przesuwa się dział gospodarki, gdzie zatrudnia 300 tysięcy ludzi. W lasach i w przemyśle drzewnym. Przesuwa się dział gospodarczy z budżetem 9 miliardów złotych i z nikim się nie konsultuje. Piotr Słoka podkreśla, że Lasy Państwowe zaczęły rozwijać się właśnie wtedy, gdy stały się częścią resortu środowiska. I dzisiaj pan minister Kurtyka po tych zmianach, planowanych zmianach, będzie musiał pewne problemy w ochronie środowiska i tak konsultować z Lasami Państwowymi, które będą i te w innym ministerstwie, w ministerstwie rolnictwa. No i to są właśnie te dobre zmiany w rządzie, które mają usprawnić rządzenie. No to gratulujemy bardzo, będziemy się temu przyglądać, ale zanim dojdzie do tego transferu Lasów Państwowych do Ministerstwa Rolnictwa, to my będziemy po prostu protestować. Związkowcy z NSZZ Solidarność chcą wspólnie z rolnikami i myśliwymi stanąć w obronie dotychczasowego modelu ochrony środowiska. Bez takich protestów przyszłe pokolenia mogą mieć do nas pretensje, tłumaczy Piotr Słoka. Za Lasy Państwowe ma odpowiadać wiceminister Solidarnej Polski, który po nowelizacji ustawy o działach przejdzie z resortu środowiska do resortu rolnictwa. Będą nowe obostrzenia w przypadku stref żółtej i czerwonej. Resort zdrowia rozważa także ograniczenie osób na weselach w strefie zielonej, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Obecnie w strefie żółtej i czerwonej jest w Polsce kilkadziesiąt powiatów. Obowiązują tam dodatkowe obostrzenia, między innymi zasłanianie ust i nosa, także na wolnym powietrzu. Rząd planuje kolejne zmiany. Kwestia kilku dni, kilkunastu dni może maksymalnie, jeżeli chodzi o ograniczenia, to znaczy obniżenie liczby osób, jeżeli chodzi o zgromadzenia czy wesela właśnie w strefie żółtej i czerwonej, ale również rozważamy strefę zieloną, żeby obniżyć tam liczbę osób. Obecnie w strefie czerwonej udział na przykład w weselach może brać do 50 osób. W strefie żółtej imprezy rodzinne to maksymalnie 100 osób. Aby skutecznie walczyć z epidemią, resort zdrowia zapowiada zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Zwraca też uwagę, że nie wszyscy stosują się do restrykcji. Stąd dzisiejsze spotkanie właśnie na temat egzekwowania obostrzeń ministra Adama Niedzielskiego z komendantem głównym policji. Na razie w rządzie nie ma planów, by zamykać cmentarze na początku listopada przy okazji Wszystkich Świętych, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. I takich dyskusji w rządzie nie ma. Wolałbym, żebyśmy w tym czasie po prostu byli bardzo ostrożni, żebyśmy mieli maseczki, żebyśmy faktycznie te spotkania, które tam będą się odbywały przy grobach naszych zmarłych, żeby po prostu były z odpowiednimi warunkami sanitarnymi. Strategia walki z koronawirusem w Polsce jest obecnie modyfikowana. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ponownie negatywnie zaopiniowała kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosiły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Pierwsze głosowanie w tej sprawie odbyło się 17 września. Wtedy komisja nie poparła tej kandydatury, choć PiS nie przedstawiło żadnego konkurenta. Głosowanie zostało ostatecznie unieważnione, gdyż nie wszyscy posłowie mogli wziąć w nim udział. Nie mieli przy sobie tabletów. Decyzję o powtórzeniu głosowania podjęła marszałek Sejmu. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mówiła dziś w trakcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, że nie zna powodów, dla których jej kandydatura nie zyskała poparcia polityków. Bardzo Państwa proszę, żebyśmy pokazali, że możemy coś zrobić w Polsce inaczej, żebyśmy pokazali, że możemy zrobić coś razem, wspólnie, ponad podziałami dla Polski. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz to osoba, która jednoznacznie popiera konwencję stambulską. Chce wprowadzenia w Polsce tzw. związków partnerskich. Opowiada się za realizowaniem w Polsce tzw. kompromisu aborcyjnego. Dziś Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ponownie negatywnie zaopiniowała kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowało 27 posłów, 12 głosowało za pozytywną opinią, 14 przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. W połowie września do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów PiS-u o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a
a następca nie zostanie wybrany. Zgodnie z ustawą, rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września. Trybunał ma zająć się wnioskiem PiS-u 20 października. W 2019 roku PKB wzrósł o 4,5%. To więcej niż wynikało z wcześniejszych prognoz, wynika z danych GUS-u. Wiele państw zmaga się z recesją wywołaną koronakryzysem. Dotyka to także polskiej gospodarki. Na poprawę nastrojów Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2019 roku PKB wzrósł w Polsce o 4,5% w stosunku do roku 2018. Wcześniejsze prognozy dawały szacunek na poziomie 4,1%. 22 października GUS ma podać dane kwartalne z 2019 roku oraz dane z pierwszego i drugiego kwartału roku bieżącego. Silne odbicie w Polsce rząd zapowiada na kolejny 2021 rok. Wtedy w gospodarce mają już pracować środki z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska, na co wskazują także prognozy agencji ratingowych, ma wrócić do rozwoju w tempie co najmniej 4-procentowym. Województwo małopolskie przyjęło program ochrony powietrza. To zaostrzone przepisy, które mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w Krakowie i okolicach. Po wielu rozmowach program ochrony powietrza został przyjęty. Myślę, że ten program jest takim konsensusem tych naszych rozmów i dlatego myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Projekt zakłada szybkie wdrożenie programów Czyste Powietrze i Stop Smog. Ogólnie ważne w kontekście realizacji tych programów jest zobowiązanie przeprowadzenia inwentaryzacji palenisk. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy pozyskiwać jak największą liczbę środków finansowych, zwłaszcza dla osób najuboższych, to ta inwentaryzacja musi mieć miejsce. Przyjęty projekt zakłada również finansowanie pieców na biomasę do 2023 roku. To bardzo ważna zmiana jakościowa, która tak naprawdę usprawnia i ukierunkowywuje tą przyszłą domową energetykę na bardzo czyste tory. Tym samym Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania pieców węglowych. Efekty dla Krakowa działań już są widoczne, natomiast dla Małopolski one będą widoczne dopiero za kilka lat. Poprawa będzie stopniowa. Tym niemniej uchwała Sejmiku spowoduje, że w ciągu najbliższych 3-4 lat powietrze w Krakowie będzie zdecydowanie, nie tylko w Krakowie, ale w Małopolsce będzie zdecydowanie lepsze. Czyste powietrze będzie sprzyjało nie tylko zdrowiu Polaków, ale także rozwojowi gospodarki regionalnej i turystyce, zwracają uwagę radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Trwa nabór wniosków do programu Maluch Plus. Rząd przeznaczył 450 milionów złotych na dofinansowanie żłobków istniejących, jak i tych, które dopiero powstaną. Maluch Plus to rządowy program, poprzez który rząd dofinansowuje tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia. Program wystartował 7 września. Aby zdobyć pieniądze na utworzenie nowego żłobka bądź dofinansowanie już istniejącego, trzeba złożyć wniosek. Mogą również się o to starać samorządy, mogą się o to starać różne instytucje. Także jest to program tak naprawdę dla wszystkich, którzy by chcieli wzmocnić ofertę żłobkową w swoich miejscowościach. Tłumaczy Klaudia Strzelecka, radna PiS-u z Poznania. Do rozdysponowania jest 450 milionów złotych. Samorządy, które chcą utworzyć nowe miejsca opieki dla najmłodszych, kiedy w gminie nie ma żłobków, mogą skorzystać z dofinansowania w kwocie 33 tysięcy złotych. Z kolei dla samorządów, w których działają już instytucje opieki nad małymi dziećmi, kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca wynosi 30 tysięcy złotych. Plusem programu jest to, że niweluje on różnice pomiędzy różnymi gminami, także też eliminuje tutaj efekt wykluczenia tych gmin mniej zaludnionych i biedniejszych. Zauważa Jan Sulanowski z Solidarności Wielkopolskiej. Pomimo przekazywania w ostatnich latach dużo większych pieniędzy na żłobki, nadal w większości gmin w Polsce nie ma żadnej instytucji opieki nad najmłodszymi. Donald Trump może jeszcze dzisiaj opuścić szpital. Amerykański prezydent jest zarażony koronawirusem. Jego stan uległ znacznej poprawie.
Donald Trump nie mógł liczyć na łagodny przebieg choroby. Trafił do szpitala, miał wysoką gorączkę, musiał korzystać z tlenu. Lekarze zdecydowali też o leczeniu prezydenta USA z wykorzystaniem deksametazonu. Stan amerykańskiego przywódcy uległ już znacznej poprawie. Jeśli nadal będzie wyglądał i czuł się dobrze tak jak teraz, to mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaplanować wypisanie go do Białego Domu, gdzie będzie mógł kontynuować kurację. Sam prezydent postanowił uspokoić swoich wyborców. Nagrał film. To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o COVID-19. To prawdziwa szkoła. Rozumiem już to. Wiem, o co chodzi. Po chwili amerykański prezydent wsiadł do samochodu. Pojawił się przed szpitalem. Siedział na tylnym siedzeniu. Był ubrany w maseczkę. Pozdrawiał swoich sympatyków. W Stanach Zjednoczonych trwa kampania wyborcza. Zakażenie koronawirusem może mocno utrudnić Trumpowi prowadzenie kampanii. Obecny prezydent musi odrabiać straty. Najnowsze sondaże dają zdecydowaną przewagę jego konkurentowi z Partii Demokratycznej. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba ataków na kościoły. Dochodzi do podpaleń, niszczone są figury świętych. Tamtejsze prawo nie traktuje tego jako aktów nienawiści, alarmuje Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nie ma tygodnia, by w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano nowych przypadków profanacji. To ataki zaplanowane i zazwyczaj związane z protestami przeciw rasizmowi, mówi Konrad Ciempka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chrześcijańscy biskupi apelują społeczność, również międzynarodową, aby zareagowała, ponieważ takie ataki na świątynie, profanacje mogą być coraz częstsze nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych krajach. Kościół domaga się, by przestępstwa te były traktowane przez prawo w USA jako akty nienawiści. Profanacje i ataki na kościoły chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych niestety nie są interpretowane jako przestępstwa czy akty nienawiści na tle religijnym, ale są interpretowane i jako zwykłe akty wandalizmu czy wygłupy młodocianych. Konrad Ciempka z Pomocy Kościołowi w Potrzebie dodał, że chaldejskie społeczności zamieszkałe w USA porównują ataki na kościoły do ataków w Iraku dokonywanych w ostatnich latach przez tak zwane państwo islamskie, kiedy terroryści niszczyli wszelki przejaw chrześcijaństwa. I na koniec jeszcze pilna informacja. Rzecznik rządu poinformował, że w związku z chorobą Przemysława Czarnka prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w związku z tym do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu zaprzysiężenia rządu. Na teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.